na to, że na moje wątłe ramiona spadła odpowiedzialność otwarcia Fashion Bowl i bardzo jest to miłe zajęcie. I chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na wystawę Torebek Art Deco, epoki, która ciągnęła się począwszy od lat 20. przez lata 30. i jeszcze częściowo lata 40. A sama nazwa Art Deco wywodzi się od Art Decoratif, wystawy, która odbyła się w 1925 roku w Paryżu i została jakby retrospektywnie również poprzednia epoka, właśnie lata, początek lat 20. również tak nazwane. Art Deco czerpało z różnych inspiracji, ze sztuki współczesnej, z futuryzmu, z fowizmu, z surrealizmu. Były różne wpływy, czerpało też ten styl bardzo mocno z różnych sztuki Dalekiego Wschodu. Były odkrycia w Egipcie Tutenkamona w 1922 roku. Wszystkie te elementy zaczęły być odzwierciedlane właśnie w torebkach. I to był wspaniały okres projektowania mody, kiedy była idealna synergia pomiędzy prostotą formy, a jednocześnie funkcjonalnością przedmiotu. Piękny przedmiot, prosty, acz doskonały. I jak przystało na tą epokę, no chciałabym zaprosić Państwa, jestem ubrana w styl lat 30., 40., to co my teraz często mówimy jako mała czarna, może później została spopularyzowana w latach 60. również, ale ta klasyczna prostota formy zaistniała już w latach 30. i 40. Jest mnóstwo oczywiście torebek, o których mogłabym opowiadać, ale nie chcę zanudzać. Powiem tylko o naszej jak gdyby osobie, której do pewnego stopnia dedykujemy tą wystawę, mianowicie o Norze May, która jest piękną białostoczanką, była znakomitą aktorką, gwiazdą srebrnego ekranu, wywodzącą się właśnie z Białegostoku. I tu jest egzemplarz przedwojennego tygodnika Kino, w którym są właśnie zdjęcia z Norą May. Pośrednio zadedykowałam tę wystawę właśnie Norze May. Poniżej jest kilka zdjęć takich familijnych. To są zdjęcia mojej babci. Chciałabym podkreślić, że kobiety w tym okresie były po prostu niezwykle, potrafiły się ubierać i stylowo pokazywać swoje, być może skromne kreacje, ale jednak kilka, ale za to bardzo piękne. I cóż, po prostu proszę cieszyć oko drobnymi przedmiotami, które tu są zgromadzone. I dla mnie taką kwintesencją epoki było wymyślone takie cacko-puderniczka, malutka torebka, w której wszystko zostało zmieszczone. Puderniczka, pomadka, to wszystko było wbudowane i po raz pierwszy tego typu torebkę pewna znana dama zaczęła nosić, po prostu wymyśliła to w ten sposób, że nosiła swoje papierosy i pomadkę i drobne pieniążki w papierośnicy. I w latach 20. francuscy, paryscy jubilerzy podjęli ten temat szybciutko, że to jest takie świetne połączenie doskonałości form i zaczęło powstawać już jubilerskie wersje właśnie takiej papierośnicy, która została nazwana Minotier i później ewoluowała już do normalnej torebki, bardziej popularnej. I tyle tytułem. Jeśli Państwo będziecie mieli pytania, zapraszamy w kuluarach. Pani Elżbieta udzieli szczegółowych informacji interesujących dla Państwa.